niczym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo twoje życzenie może się spełnić. No dobra, to działajmy, co tam mamy zrobić. Dawaj, szani, wchodzimy. Ale moment, wiesz co, ja to sobie uzupełnię. Póki można, nie? Wszystko. I teraz chodźmy, bo choroba wie, co nas tam czeka, tak? Jakieś tam jelonki na dole, no nie, no podziwiać trzeba, co? Dobra, nie biegnij. Tam strasznie. O. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Tak chyba będzie lepiej. Mądre. Jeśli coś się działo, to krzycz. Jasne, dziewczyno, no. Tak to się boję, a ja tak jakby coś się działo, to krzycz. To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Bełty rozpryskowe. Potrzebna mi jest... No właśnie. To mi jest potrzebne. No. Troszeczkę ładniejsze oświetlenie będzie, prawda? No i co, może pójdziemy najpierw w lewo, zobaczmy, co tu jest. Trzynańce, kurde, przedtem to były... O, jakieś pieniądze zebrałem. Wow! No to... Jodzio! Nie wiem, co to było, ale jakiś unikat znalazłem. Zaraz lukniemy, co? Co to za unikat? Popatrzmy. Plus 40, kurde, czy to jest lepsze od mojej? I to ile? Plus 10, plus 10, plus... O kurde. Może mi się trafiło to. Od razu sobie dopakujemy znakami. Plus 3 siła, trochę nie, 5 by się przydało, no. Dwa, no nic, ta siła najlepsza jest, co? Damy mu tak. I szansa na krwawienie, czy... Na podpalenie mu damy, co? Tylko jakiś większy, o 3%. Dobre, będą się palić, kurde. Ale pieczyk to jest fajnie, po tych ciemnościach widać. No troszeczkę, lubię takie... Taki rozwój wydarzeń. No dobra, idźmy teraz na drugą stronę. Zamknięte. Potrzebuję klucza, czyli będzie ktoś grany, tak? Komuś ten klucz muszę zabrać, jak się domyślam. Dobra. Poczekajcie sobie, tylko znajdę na upiory. Zwierzęta, trupojady, hybrydy. No mam trochę tego, tak? Insekty, wampiry, upiory. No gdzie musiałem tutaj wylądować? Zaraz, bo się tu gubimy. Jeszcze
tyle, jeśli chodzi o upiory. Kitka, lecz to już koniec niespodzianek. Nie sądzę. Muszę nie się tu rozejrzeć. Nie sądzę, Geralt, nie sądzę. Ale zobaczcie, że jak mam zajętą rękę, nie mogę rzucać znaków. To po to wszystko, żeby zmusić do używania tego eliksiru kot. Ale ja go nie robię, no już. Od pierwszej części, jak zmienia mi się takie widzenie, to i ta grafika taka, no odbiera mi frazę. No dobra, to tu musimy znaleźć. Ludźmińskich zmysłów, no dobra, patrzymy, tak? Znicz. Według starych obyczajów palono je na cześć zmarłych. Czyli jeszcze coś. Ale gdzie? No krąg jest zamknięty, jakby tu coś jest. Napis jakiś krwisty. Jak z Mordoru, nie? Eulalia von Everetz zmarła w 1250 roku. Eulalia, no dobra. Kasę zbieramy. No, a, szukamy naszego... Nie, Geistut. Raczej nie jego szukam. Wiktora szukamy. Stary nagrobek. Napis na płycie zatarł się prawie zupełnie. To też nie jego, bo on całkiem niedawno był sobie, zeszedł. Alex, lat 19. Ukochany syn i brat. Młody. Tego chyba nie powinienem dotykać. To chyba jego miecz. Witold von Erich. Witold. Syn Bogu miła i Krystyny. To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Umyj go miejsce po ekipunku, a sobie wiesz, jakiego dostępu. Dobra. No jest. Idziemy, będziemy kadzić. Życie i śmierć, płomień i krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam cię nie wróg. No, panowie. Wróć do świata żywych, ty coś go opuścił. Okadziłem. Zakadziłem im tu. Ale mieczyk piękny, kurde, żeśmy znaleźli. Rodzinę Wereców. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znicz. No, z ciary przechodzą, co? Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Płomień i krew, życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everetz. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Aha. Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everetzów można zbudzić duchy Everetzów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd.
Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Keistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem. Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda. Śmierć ci! Zabić go, No i co? Dziadek, sam zostałeś. No kurde, nie zrobił skoku. No dobra, jak chcesz. Zginiesz tutaj, przybłędo! Nie dał ciosu wprowadzić, skubany. No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych kamereców, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everec, brat Olgierda. Chcę piątkę przyjąć. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zacząłem. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Mówisz, że lubisz się zabawić. To się dobrze składa. Przysyła mnie twój brat. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz. Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta! To jest brat! Stary, dobry Olgierd! Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie! Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam niby bawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie. Nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Może mógłbym tu kogoś sprowadzić, a ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak.
Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka, który zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O, co to, to nie. Nie będę właził w skórę kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. No, ale numer. Wlazł Wiedźmina, nie? Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Szani? Tylko czy to jest Geralt? Chyba już nie. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście, tak, jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie i jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Sani, jestem bardzo Witold, nie Geralt. Co? A, no dobra, poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? No wybacz, Sani. Wybacz, Sani. Witold von Everetz mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz sensem. Zamknij się. Nic nie mówiłam. Przepraszam. Nic nie mówiłam. A do kogo? No, do niego, do Witolda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. Ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Musimy ustalić pewne zasady. Ja nic nie muszę. Ja mam się tylko świetnie bawić. I zamierzam to zrobić. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everetz wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz. Czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie. Teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin... To straszny nudziarz. Tylko czasami. No, widzę, że się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem? Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa, szczęście mi dziś sprzyja. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everetz. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. Uuu, to gorzej.
Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz, po śmierci, jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. Ale numer, co? Idziemy na jakiś weselnik. Powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everec. Człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek. Albo jakiś zagajnik. Ty bucu jeden, ty. Szani to jest fajna dziewczyna. Była dla mnie ważna, czy nie była ważna? No nie, on ją zawsze traktował. No, ale się zdarzyło, tak? Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha! Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobi. To no. Jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź. Będę tuż za tobą. Typowy polski szlachcic z zasadami, nie? Narozrabia, ale jakie zasady tam? No. No dobra. Idziemy spotkać się z Szani. Urocze dziewczę. Jakże się nie wychędożył. To śkiep. Trzymaj łapska od niej z daleka. No przecież mam się bawić. A co poradzę, że najbardziej lubię igraszki z dziewkami? Ale łapy od Szani z daleka. Jak to jest być wiedźminem? Nie chciałbyś wiedzieć. Jakbym nie chciał, to bym nie pytał. No mu. Nie spodobało mi się. Co to było? Chciałbym sobie porzucać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. To ci duch, co? Masz bydle. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny kłąb. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No dba! Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za bytami. W ogóle za magią nie przepada płotka. Wolni. Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrobaliśmy z Olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. To były czasy. Nawet sympatyczny ten duszek, nie? Może się okazać, że Olgierd też nie jest taki zły. Wiemy już, że Olgierda pchnęła do tego układu z diabełkiem, tak go nazywajmy, miłość do kobiety. No i zazdrość tą miłością wywołana. A trzeba powiedzieć, że no cóż, jak kmicic, to jest do tego nawiązane. Temperament ogromny, więc miłość też nieprzeciętna.
To i zazdrość. No chodźcie. Rozgrzejmy trochę. Ale taniec, co? Fajniejszego niż rozgrzewka z mieczem, co? Tu jest jakieś siedlisko. Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. No i co tu znajdziemy? Zawsze coś. Ale tu jest jakieś obozowisko bandytów, czy co? Co tu jest znowu? Nie obozowisko bandytów, tylko znowu gniazdo nekerów. Roboty mamy. Oj, to końcówko miecza ciągle nie dobrze. Trudniej to w rytm wpaść. Dobra, a teraz sobie zobacz. Fajnie było. Też to lubię. O. Uwolniliśmy osadę od nekerów. No to też miłe akcencik, prawda? Wykonana dobrze robota. Procentuje. No dobra, no ja sobie pozbierałbym swoje trofea. Tymczasem nadszedł świt. Nie, zmierzch, przepraszam. Zmierzch, 19.12, co ja gadam. Poczucie czasu człowiek traci, nie? No chodź, płotka. Patrz tutaj. Ach, pięknie te trawy się rozstępują. No. To co znowu? Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. Dotarliśmy na miejsce. Ja i mój kompan duch. Jak romantycznie. Spierdalaj. No, Geralt. No zobacz.
Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Wow. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj! No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę, nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? No dobra, pożyczymy tylko tam. W sumie, czemu nie? No. No, to rozumiem. O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. No nie będzie się szani wstydzić. Jeszcze tak? Buty. Trzeba być w butach na weselu. Ogolimy się. No i jeszcze to. Będziemy wyglądać, tak? No cacyś, ne. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. No ładna. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Och, ty. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Możesz podać przykład. No wiemy przecież, które, tak? To szczególnie te komplementy, no. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy i ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę.